Chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby Lady Gaga połączyła się z Polską. Zazdrosną, samolubną, mieć i być, magazynują bogactwa w schowkach. Mareczek ma 5 schowków i tak jakoś mu los nie poszczęścił, że ma tego raka na dupie. I coś mu tam się to nieszczęści, bo nie udaje mu się. Astronomu Aleko, lewicowy polityk mówi jednym głosem z konserwatywnym ministrem do spraw lokalnych społeczności.
ładek na szybki Gondyjczyków poterdowy został co grawy. Nieważne jaki jest cel, nieważne jakie są motywacje powodujące chorymi i skrzywionymi przestępcami stojącymi za takimi nikczemnymi zbrodniami. Bez wątpienia atak miał nas podzielić, siać nienawiść i strach. Udało się, efekt był odwrotny. W ataku rannej zostało 8 osób. Zginął starszy mężczyzna, który parę chwil wcześniej zasłabł. Grupa ludzi, w którą wjechał na pas, nie udzielała mu pomocy. Darren Osborne otrzymał wyrok najmniej 43 lat więzienia. Dla Polskiego Radia Adam Dostoczny. Rosja jest zainteresowana rozwojem politycznej i gospodarczej integracji z Białorusią, mówił o tym prezes Władimir Putin w trakcie pobytu w Mińsku na szczycie państwa związkowego Białorusi i Rosji. Prezes Władimir Putin powiedział, że Rosja i Białoruś są gotowe do umocnienia partnerstwa strategicznego. Zwrócił uwagę, że współpraca gospodarcza z Białorusią w roku ubiegłym wzrosła o niemal 1/4 do ponad 32 miliardów dolarów. Jego zdaniem w przyszłości może osiągnąć wartość 50 miliardów dolarów. Tymczasem prezydent Aleksander Łukaszenka akcentował konieczność likwidacji barier i stworzenia równie konkurencyjnych warunków handlu. Białoruski przywódca nawiązał do barier, na jakie napotykają białoruskie produkty na rosyjskim rynku, w tym na białe mięso. Łukaszenka wyraził też nadzieję na szybkie uregulowanie kwestii przekraczania przez podróżnych Białoruś do rosyjskiej granicy. Włodzimierz Szpat, Polskie Radio, Mińsk. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W którym już teraz wracamy do kraju. Nasz kolega krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski odebrał tytuł Człowiek roku 2017 Tygodnika Solidarność. Podkreślił, że Solidarność przejawia się także jako obrona życia w potęgowym moralnym szczęści. W rozmowie z Polskim Radiem zwrócił uwagę, że chodzi o poszanowanie godności człowieka na każdym etapie jego życia. Tytuł ten przyznają w miejscu formułę stałe stary ciała i objęcia życia każdego człowieka w chwili poczęcia do jego spotkania i śmierci, jako które walka łatwo, żeby przywrócić człowiekowi nie ciele. Obydwa programy strony życia. Solidarności z ludźmi, którzy mają także prawo do pełnienia ciała, jest programem Solidarności jako niezależnego związku zawodowego. Arcybiskup Jędraszewski przypomniał, że Ministerstwo MSZ ukończył Solidarność na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Powołano Międzynarodowy Instytut Badań do tematu Solidarności. Chcę przekazywać fundamenty tego, czym jest solidarność, ta najbardziej podstawowa międzyludzka, bo to jak ta solidarność powinna przejawiać się w praktycznym działaniu niezależnego związku zawodowego Solidarność. Wyróżnienie Tygodnika Solidarności zostało przyznane arcybiskupowi Jędraszewskiemu za to, że publicznie upomniał się o prawo do wolnej niedzieli i stanął w obronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Kolejny Zbigniew Bodek, burmistrz Widzewa i Juventusu Turyna, dziś prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, został trzecim honorowym obywatelem województwa łódzkiego. W tej województwa nie miał wątpliwości, że to odpowiednia osoba, wójcie marszałek Dariusz Kurczak. Zbigniew Bodek jest chyba najbardziej rozpoznawalna postać polskiej piłki, no i na dodatek związana z Łodzią, z tym Widzewem, no i z klubami polskimi, a to reklamuje nas i pokazuje nas w pozytywnym świetle w całej Europie i na całym świecie. Kto nie zna Bodka? Trzeba mówić, że on pierwsze kroki piłkarskie tej najważniejszej stawiał w Łodzi. Tytuł honorowego obywatela województwa łódzkiego został ustanowiony 2 lata temu. Został już przyznany reżyserowi Andrzejowi Wajdzie i koszykarzowi Marcinowi Kostatowi. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Teraz dobra informacja dla kierowców. Sporają wtedy na szafę paliw. Popularna 95, kosztuje średnio 5 zł. Z tego roku za litrem diesel 5 zł, a LPG 2 zł 9 groszy. To ważne, zwłaszcza do cen powinien trzymać się dłużej. Okej, te droże niżowane w niższym okresie ubiegłego roku to o kilka groszy taniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Obecnie za paliwo najwięcej płacą kierowcy województwa zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim, a najmniej w Opolsku. Spadające ceny spowodowane są następującym czynnikiem. Tłumaczy Krzysztof Szmarziak, analityk e-petrol.pl. Systematycznie alkoholi sprawne ropy naftowej. Spadki mogą być większe, gdyby nie złotówka osłabiająca się w ostatnich dniach względem dolara. Eksperty prognozują, że w kolejnych dniach ceny paliw jeszcze się obniżą, ale... Nie ma co liczyć na to, że te obniżki będą bardzo gwałtowne. Prawie obniżek wiele będzie zależeć od związkowego spotkania OPEC, na którym może zapaść decyzja o zwiększeniu wydobycia ropy. Ale jeśli zostanie ona podjęta, tak.
eksperci szacują, że ceny na stacjach nie wrócą do poziomu sprzed roku, gdy były niższe od obecnych o 80-90 groszy na litrze. Michał Babisiak, Polskie Radio 24. Kilka bardzo dobre informacje. Kończymy drugi całkowity wysłany magazyn Północ Południe. Łukasz Kowalewski, kłaniam się nisko, jeszcze w pokojnej nocy. Thank you.
ale ze swojej relacji z Panem Bogiem. Jednak dobrze, żeby kibic modlił się nie tylko za swoją drużynę, ale także za przeciwników. Chcę zdematyzować rzeczywiście chrześcijańskiej modlitwy, mówi kapelan kibiców ksiądz Jarosław Kwasowicz. Kibice modlą się w jednej z polskiej reprezentacji w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Są nawet specjalne inicjatywy, to akcja Dare, duchowa adopcja reprezentanta, czy że wyróżnianie z kibiców, mówi ksiądz Kwasowicz. Duchowa adopcja reprezentanta to akcja, która powstała specjalnie na media. W jej ramach każdy może wylosować piłkarza, za którego będzie odmawiał w czasie Mistrzostw Świata tak zwaną modlitwę kibica. Żywe używanie kibiców, kibice całej Polski, przesyłają przez internet intencje, w których podejmowana jest modlitwa. Ksiądz Kwasowicz dodał, że w środowisku kibiców nastroje są bardzo patriotyczne. Dlatego tak zwanym różom różańcowym, w których zgromadzą się pani piłki nożnej, zasłaniają święci Polacy, którzy odznaczali się nie tylko pobożnością, ale byli także patriotami. Kościół katolicki musi w sposób konkretny zmierzyć się z takimi kontrowersyjnymi tematami jak homoseksualizm i gender, o których młodzi ludzie już dyskutują swobodnie i bez tabu, napisano w dokumencie roboczym na październikowy synod biskupów o młodzieży. W dokumencie ogłoszonym we wtorek w Watykanie zwraca się uwagę, że wielu młodych katolików nie stosuje się do wskazówek Kościoła dotyczących seksualnej moralności. W oparciu o trzy słowa klucze, poznanie, interpretacja, dokonanie wyboru, autorzy instrumentum Laboris proponują w pierwszym rozdziale dokumentu przyjrzenie się rzeczywistości, w jakiej żyją młodzi ludzie i sposobom, jakim posługuje się Kościół, aby wyjść im naprzeciw. Drugi pogłębiana jest refleksja na temat rozwijania wiary i rozeznawania powołania współczesnej młodzieży. Trzecia część to refleksja nad narzędziami i zadaniami, jakie w tym zakresie stoi przed Kościołem. Synod biskupów na temat młodzieży odbędzie się w Watykanie od 3 do 28 października. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Gołaski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry. Zbliżamy się do północy i mówmy się, że właśnie do północy już ani słowa o mówię. Polskie Radio 24. Natomiast oczywiście warto być cały czas z nami. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z moją grupą. Polskie Radio 24. Wyjątkowo atrakcyjne przestrzenie kulturalne. Rozmowa kulturalna. Witam Państwa i teraz proszę sobie wyobrazić kobiet, szamaki, pachnące kwiaty, no i dźwięki łąki. Ja wiem, że to jest takie troszeczkę imagination, ale radio jest taką sztuką wyobraźni. W związku z czym, proszę Państwa, zapraszam Państwa na łąkę leśniana. Wraz ze mną w studio goście pani Ewa Budek, koordynatorka projektu. Witam Pani Ewo. Dzień dobry. Pani Kasia Jakubowicz, przewodniczka i edukatorka, więc wszystkiego dowiemy się za chwileczkę. Proszę Pani, wszystko na zielonym skwerze przy Muzeum Polin. To jest cykl właściwie plenerowych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. Powiedziałam, to będzie, ale dla jednych będzie, jedne są, drugie powtarzają się i cały czas do końca wakacji, to jest ważna informacja, skwer przy Muzeum Polin zaprasza na łąkę leśniana. To teraz pytanie do Pani Ewy. Pani Ewo, ta łąka leśniana jest taką plenerową instalacją. To zobaczymy, kiedy tam się wybierzemy. Co się naszym oczom najpierw pokaże? Najpierw pokaże się drewniany podest. Drewniany podest i kolorowe kwiaty. Tak trochę jak molo. Może nie w szopocie, bo to nie te gabaryty, ale to taka drobnostka. Obok drewnianego podestu mamy przygotowaną tablicę z wierszami Wolesława Leśniana, z wierszami i w języku angielskim, i w języku polskim, więc również od pokarasku mogą skorzystać z instalacji, zapoznać się z pięknymi utworami. Ale jest też tytułowy łąka. Jak najbardziej. Leżąc na podejście, włączając kwiaty i słuchając tych dźwięków łąk, jak tych pani mówiła, czytamy wiersz wydrukowany na tablicach, wiersz łąka. Wchodzimy powolutku w świat Wolesława Leśniana. Wyciszamy się, relaksujemy. No są wakacje, prawda? Więc trzeba poddać się nastrojowi wakacyjnemu, odpoczywać i coraz więcej wchłaniać, chłonąć poezję i wiadomości, informacje, które związane są z poezją. Tak, jak najbardziej. Ale to też takie miejsce, żeby odciąć się od tego biegu ciągłego, pędu, od życia w mieście. Chcieliśmy stworzyć taką namiastkę łąki, też bardzo fajnie wpisuje się w taki trend
edycja, że jest to... Tak, tak, ze względu na to, że projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem w zeszłym roku, postanowiliśmy go dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy kontynuować. Łąka w tym roku jest również. Łąka w tym roku jest również. Łąka jest bardziej kolorowa, mamy więcej kwiecia, więcej domów. I więcej wydarzeń kulturalnych. No i na pewno większą publiczność. To prawda, już teraz możemy pochwalić, że odwiedziło nas kilkaset osób i rośnie ta grupa na ten czas. Rozumiem, że w tym roku łąka kolorowo będzie rozkwitała, właściwie to już rozkwitła, lipy tak pachną, że po prostu zawrót głowy. Współpraca Muzeum Polin, Stowarzyszenia Żydowskich Sztuk Sztucznych w Polsce i tak jak Pani powiedziała, Miasto Stołeczne Warszawa, czyli właściwie to prawdziwym będzie powiedzenie, że to jest muzyka, poezja, kwiaty, wszystko w centrum Warszawy. Tak, i zajęcia ruchowe. O właśnie. Nie tylko usta intelektualna, nie tylko literatura, czytanie, wiadomości o Bolesławie Leśmianie, bo tak szeroki program przygotowaliśmy w tym roku, ale także zajęcia ruchowe. To ja teraz pytanie zaraz o szczegółach do Pani Katarzyny Jakubowicz. Pani Kasiu, Pani jest edukatorką, ale i przewodniczką, chociaż chwilkę proszę powiedzieć, czego my się dowiemy i nauczymy o poezji? Dlaczego w ogóle o poezji? O poezji może raczej posłuchamy czego się nauczymy. To poezja jest po to, żeby jej słuchać i emocjonalnie. Może nawet nie nauczyć, ale zobaczyć, jakie w nas się emocje, jakie posłuchamy tej poezji. Natomiast przede wszystkim będziemy mogli też zobaczyć te kroki leśnianowskie w Warszawie. Bo przechodzimy codziennie obok różnych budynków. My przebiegamy raczej. No właśnie, teraz już obecnie głównie wszędzie. I możemy dowiedzieć się, jak jeszcze ciekawą historię mają. Co to się takiego działo? Wiele budynków niestety w Warszawie już nie ma, więc chociaż odkrywamy na nowo już te istniejące miejsca. Przywracamy je do życia. A ten świat okres międzywojennego, wcześniejszy czas, był bardzo kolorowy. Myślę, że nawet dzisiaj jeszcze nie doszliśmy do tego samego punktu. Dzisiaj już gdzie indziej mamy nacisk w razie przestrzeni wirtualnej. Kiedyś to było żywe, miasto żyło i właśnie będziemy odkrywać do Warszawy Różne. No, będziemy odkrywać, ja tylko jeszcze to powiem może, że w Muzeum Warszawy odkryto gabinetów, one są otwarte i proszę Państwa, jak ta Warszawa wtedy wyglądała, to Państwo koniecznie powinni to obejrzeć. Ja cały weekend poświęciłam na oglądanie tego wszystkiego, co kiedyś w Warszawie można było obejrzeć, a teraz tylko na fotografiach, na rycinach i slajdach. Ale to do Muzeum Warszawy jeszcze zajrzymy. Wracamy do Muzeum Historii Żydów Polski w Polin i na Łąkę Leśniana. To w takim razie Pani Ewo, to powiedzmy generalnie jakiego rodzaju wydarzenia, bo może wydarzenia jakie? Tu u Leśniana. Tak, to jest u Leśniana, jest to wydarzenie u Leśniana, spotkanie z teatrum, tak się nie nazywa, bo to jest kontynuacja zeszłego roku. Realizowaliśmy świetny kontakt z Fundacją Zmiana, jest to fundacja prowadzona przez Marię Dobrowską-Majewską, animatorkę, społeczniczkę, która organizuje fantastyczne akcje. I od zeszłego roku, taki pomysł powstał, żeby zaaranżować stół z książkami. Żeby literatura. Zgadza się, żeby w ten sposób zachęcać mieszkańców Warszawy do takiego łatwego. A jak ktoś poza Warszawy, to również jest zaproszony. Zapraszam poza Warszawy, jak najbardziej. Jeden z stóp został zorganizowany, zapewniamy książki, rozmawiamy o literaturze, stworzyliśmy na łące biblioteczkę. I tam będą książki przynoszone przez nas, ale również mogą jak najbardziej Państwo mieć swoją książkę i taką książkę, którą zostawić. Jak najbardziej. Tak. Czy się podoba akurat jakaś książka, która tam jest? Jak najbardziej. Tu Leśniana, cały ten program, wpisane są też czytania wierszy przez poetów TR Warszawa. I mieliśmy już okazję usłyszeć utwory Leśniana w interpretacji Pawła Zmagały i Agnieszki Żylewskiej.
I kolejne spotkania nas czekają. Usłyszymy Leśniana w deputacji Mani Mani, Cezarego Kosińskiego, więc jest to, jest to naprawdę ciekawe. Czy to jest projekt z ubiegłego roku, czy to jest w tym roku premiera? W zeszłym roku słuchaliśmy Leśniana, również z deputacji Mani Mai i Tomasza Drabka. W tym roku rozwijamy cały projekt. Czyli więcej osób, więcej aktorów i więcej Leśniana. A w takim razie proszę rozczytować, wydawać, by się mogło oczywistość. Klub czytelniczy. Czyli wspólne czytanie, wybrane jest, w grupie. Nic się na tym skomplikowanego nie kryje. Czytamy wybraną książkę, lekturę, tak, jak mieli Państwo pewnie czytać, doświadczyliśmy tego w szkołach. Ale nie. Towarzyszył Piotr Kaziński z miesięcznika Midrasz oraz Justyna Sobolewska z Polityki i razem z nimi będziemy omawiać wybrane dzieła. I pierwszym dziełem, taki koniec czerwca, pierwszym dziełem będzie książka Szmuela Józefa Akinona Przypowieści o Stydzie i inne opowiadania. Więc bardzo, bardzo prosimy o jak najszybsze znalezienie tej książki i czytanie. No i tak, jak najbardziej pełnie, aktywnie. Jeśli na to czytanie czerwcowe nie, to możemy znaleźć się w fantastycznym towarzystwie w innym terminie. Jak a ten termin to znajdziemy, proszę Państwa, na stronie internetowej polin.pl, ukośnik, oczywiście bez polskich znaków, łąka, średni, kreślone, kropeczka. To jest źródło naszych informacji. W takim razie to jeszcze jedno hasło. Dancing, przebudzę na żywo. O, bo to jest bardzo istotne. Leśnie będą. Wczoraj się wniosek. Będą są były. Wieczorne, letnie wieczory. Bez potęgu, bez potęgu. A czy wracamy do tradycyjnych potęgów w Warszawie? Tak, tak, tych międzywojennych potęgów w Warszawie. W zeszłym roku też były? Tak ciągle dopytuję, czy były? W tym roku pierwszy raz. Nie tylko Warszawia, tylko zapraszamy wszystkich Państwa. Premierowe dance w Lipcu. Tak, w lipcu i w sierpniu. Tworzymy taką atmosferę potańcówek, na dechach, przy kapelach na żywo. I taką muzykę zapewni nam w Lipcu kapela Niwińskich. Jest to muzyka nawiązująca do takich, do Polkowa, korzystająca z tradycji żydowską, tradycję polską, więc tak czy tak będziemy bawić. Natomiast w sierpniu wrócimy do pięknych Stanów. Wykonanie Sabak Stanu Orkestra, więc prosimy trzy kroki tam godać ćwiczyć. Podczas tego spotkania będą również obecni wodowi tancerze, więc... A będą konkursy z nagrodami? Rozumiem, jeszcze tak, nie wymyśliliśmy, tak. Ale dlaczego nie? Będą. W takim razie to już o krok od tańca do wyczynów sportowych, bo to tak przyjemne w pożytecznym, czyli zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, bo to jest propozycja niezwykle ciekawa, pod kurką, bo pogodę Pani Pewnie Państwo zamówili, spotkanie z naturą, bo na pięknej łące i zielonej trawie, zajęcia rekreacyjne dla wszystkich grup wiekowych. Nie ma tutaj, tak, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Mamy zajęcia ruchowe dla seniorów, a też nie ma, tak, aż kobiety, proszę się tym nie sugerować. Mamy troszkę po prostu lżejsze, łatwiejsze ćwiczenia, wzmacniające stawy, kręgosłup, może trochę. Ale to wszystkie mamy takie ćwiczenia, się dało. To jest taki dzień większy, znaczy taki siedzi przy biurkach, się usztywnia, się okazuje, że seniorzy bardziej sprawni bywają. To prawda, to prawda. To jest wydarzenie kontynuowane, tak, to w zeszłym roku je organizowaliśmy i panie miały najstarsze około 85 lat i były fantastycznie sprawne. No to pogratulować i samemu należy bardzo do takiej formy. To jeszcze zapytam o warsztaty literacko-plastyczne, bo to zapewne chodzi o tych najmłodszych, bo zwykle tak jak mówimy warsztaty literacko-plastyczne i jest plastyka, to zapewne hasło pod tytułem dzieci. Tak, mozaiki. To prawda, w Muzeum Wojny mamy taki cały dział skierowany
rodzinie. Siada miejsce do karty rodziny, okula na ciusia. Więc wiele takich warsztatów, spotkań, zabaw organizujemy. No i teraz tutaj taką postacią główną będą wiersze Leśmiana, ale również sięgniemy po teksty Tulima i Drzewce. Więc będą to gry i zabawy pobudzające dziecięcą wyobraźnię, ale również angażujące rodziców. Przypominające rodzicom, że też mają wyobraźnię. Tutaj będzie wyobraźnia bardzo, bardzo potrzebna, bo pierwsze spotkania będą polegały na tym, położymy się na kocach, pod sznurko i będziemy wyobrażać, patrzeć na chmury i wyobrażać, jak nas to przedstawiają i słuchać wierszy. Nie, będziemy patrzeć i sprawdzać, czy chmury nam nie kradną słońca. Będziemy przeganiać się. W takim razie będziemy odpoczywać z Leśmianem i wątpliwie ten odpoczynek w każdej jego formie będzie nam przybliżał swój poczwarty. To w takim razie teraz oddam głos pani Kasi Jakubowicz. Jakimi szlakami poprowadzi pani wszystkich chętnych do odbycia spaceru? Takiego spaceru po Warszawie, czyli żeby obejrzeć, dotknąć miejsce, w którym poeta się przechadza albo też stworzył, w każdym razie miejsc związanych z Warszawą Leśmianą. Otóż tych miejsc, jak wspominałam wcześniej, może nie być zbyt wiele, jeżeli chodzi o ich wygląd, taki jak to był zakaźnie dokładnie, bo Warszawa Leśmiana. Ale będziemy przechodzić przez najróżniejsze miejsca Warszawy, tak naprawdę tą Warszawę taką różną będziemy odkrywać, bo Bolesław Leśna urodził się w roku 1877 i urodził się tu w Warszawie. Więc my najpierw będziemy poznawać tę Warszawę jeszcze XIX-wieczną. On został ochrzczony w wieku 10 lat w katedrze świętego Jana, więc też o tym będziemy wspominać. Więc najpierw jeszcze ta Warszawa, taka troszeczkę może nie do końca jeszcze europejska, bo to czas zaboru europejskiego, a później już przenieśliśmy się w ten szalone 20-30 lata XX wieku i ten szlak kawiarniano restauracyjny, ale nie tylko, bo Bolesław Leśmian spadał tu na chwilę. Takie towarzyskie życie. Właśnie towarzyskie życie, on albo był za granicą, albo po prostu mieszkał, pracował w innym miejscu. Tam znano go nie jako poetę, nie jako taką duszę towarzystwa, ale przede wszystkim znano go jako rejenta, notariusza. Więc to jest bardzo ciekawe, bo Leśmian w Kruwieszowie, w Zamościu, gdzie pracuje, to jest inaczej postrzegany niż w Warszawie. W Warszawie to jest 50 chwila od tego swojego zawodowego życia i tu będzie będzie na nowo nawiązywał różne przyjaźnie, niektóre przyjaźnie, jak chociażby z Francem Fischerem, no będą trwały bardzo, bardzo długo, aż do śmierci Franca Fischera. I tu koleżanka wspominała o zajęciach z dziećmi. I tam będzie też Drzewka, a Drzewka Franca Fischera uwiecznił w jednej ze swoich powieści, nie wiem, jak to uznać, dramatu, wiersza, Akademia Pana Kleksa, rekowierszowana powieść, właśnie pod postacią Pana Kleksa, więc przyjaciel Leśmiana został uwieczniony w tej książce, a sam Drzewka jest przecież bratem ciotecznym, więc to też wszyscy gdzieś tam te kontakty, wszyscy się znają, obracają się w tym samym kółku. Ten szlak kawiarniany, który tak naprawdę ogranicza się do ulicy Mazowieckiej, do Królewskiej, to tam będą skupiały się. No tak jak się teraz jedzie, tą ulicę Mody, ulice Jedzeniowe tak zwane, ulice kawiarni, ulice Designerskie, więc kiedyś Warszawa była taką metropolią, proszę pani, tak? Na jednej ulicy znajdowało się samo serce Gdańsku albo fantastycznych restauratorów. Kiniczka było nawet daleka chodzi, to wszystko było właśnie można było się przenosić. Tym bardziej, że kiedy będzie Leśmian tu spadał, cóż zostawi też swoje serce, bo oprócz tej oficjalnej żony, swojej rodziny, będzie miał, był nawet taki moment, że dwie kochanki, pierwsza miłość, zresztą siostra cioteczna, Celina,
Natomiast późniejsza miłość Igora Lebentala, które będą mieszkały w Warszawie, będą mieszkały w jednej kamienicy na ulicy, wnuk marszałkowski i królewskiej, czyli bardzo blisko tego życia kawiarniana, więc Leśmian będzie mógł odpoczywać po wizytach w kawiarni, po okresach ratunkowych. Te, które będziemy mogli potem usłyszeć na łące, ale nie tylko. Bo podczas spaceru koleżanka opowiadała, że będziemy słuchać na łące, będą też recytowane przez różne znane osoby. Natomiast podczas mojego spaceru, bo ja będę właśnie taki będę spacerów prowadziła, otóż podczas tego spaceru będziemy mogli usłyszeć wiersze w aranżacji od różnych wykonawców. Bo Leśmian jest jednym z tych poetów, który bardzo chętnie jest brany na warsztat przez, tak jak wspomniałam, różnych wykonawców, więc to będą bardzo różne aranżacje. Więc to będzie cały czas spacer z Leśmianem i o Leśmianie. W takim razie edukacja taka, że Akademia Pana Fleksa Jan Brzechwa, kawiarniany, życie tak zwane towarzyskie, inspiracje, to wszystko podczas tego spaceru. No, jego tego się dowiemy. Jest jeszcze taki jeden krak, który też to będzie wpisany, no bo Bolesław Leśmian był też poważną osobą, tak, należał do Polskiej Akademii Literatury, więc też ten krak stworzył, pisał dla Chimery bardzo słynnego pisma z początku XX wieku, więc też będą poważniejsze elementy. Rozumiem, że żeby wyruszyć na to spotkanie szlakiem, takim spacer, szlakiem Bolesława Leśmiana i szlakiem, kiedy to on tamtędy wędrował i miejsca, w którym bywał, należy taki zgłosić się lub też po prostu zgłosić. Zgłosić się, jeśli chodzi o zapis na stronie internetowej, czy bezpośrednio. Trzeba albo wskazać muzeum, albo stronę internetową, czy nie bilet. Spacer i następnie zgłosić się, bo będziemy ruszać szlaku bankowego, bo tam będziemy mówić o korzeniach też Leśmiana. To jest bardzo ciekawe, tak naprawdę, jakie ma korzenie też ich rodzin się przychodzi. Ale o tym nie chcemy teraz rozmawiać, dokładnie. A tak naprawdę te korzenie, można powiedzieć, jego przodkowie będą tworzyć też historię tej Warszawy. Czyli bardzo ciekawie. A zapytam tak ja z kolei z ciekawości, czy wcześniej Pani układa taki przewodnik? Czy też przed takim spacerem, który Pani odbywa z osobami zainteresowanymi szlakiem poety, czy Pani sobie wymyśla według miejsc, który odbywał Bolesław Leśmian, jakie to będą miejsca? Czy też zdarza się tak, że wszyscy uczestnicy takiego spaceru na przykład mają jakieś pytania i wtedy nagle pomyślała sobie Pani, świetnie, to może chodźmy, znajdźmy to miejsce. Bywają takie inspiracje? Nieraz bywają, ale dosyć rzadko, bo jednak większość osób przychodzi, czego się dowiedzieć, ale zawsze są konfidencjaliści. Natomiast bardzo dużo jest pytań. Może już nie tak, żeby szukać jakichś miejsc, ale dodatkowe pytania dotyczące życia, twórczości, albo w ogóle same miejsca. Także ja zawsze, kiedy czytam biografię danej osoby, od razu sobie wyobrażam, które miejsca można też wybrać. No niestety my zawsze jesteśmy też ograniczeni krajem. Warszawa jest dosyć rozległa, a te spacery niestety nie mogą być zbyt obszerne. Bo tak jak wspominała koleżanka, zajęcia ruchowe przygotowujące do spaceru, yoga, inne zajęcia, ale jednak na tych spacery muszą mieć określone też czasy. No i proszę Państwa, ten czas nasz już się skończył, więc zapraszamy bardzo serdecznie Łąka Leśmiana, czyli tytuł Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych i Rekreacyjnych na Zielonym Skwerze, takie trudne słowo, skwerze, przy Muzeum Polin. Bolesław Leśmian, postać niezwykła, wszystkiego Państwo się dowiedzą. Zapraszamy, Łąka Leśmiana, raz jeszcze przypominam, Muzeum Polin, a moi Państwa goście to Pani Ewa Budek, koordynatorka projektu i Pani Kasia Jakubowicz, przewodniczka i edukatorka. Pięknie dziękuję i zapraszamy. Dziękujemy serdecznie.
Polskie Radio 24 zbliża się ku nas. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Przebiliśmy więcej goli, a mecz przegraliśmy. Polska uległa Senegalowi 1-2 w swoim pierwszym meczu podczas mistrzostw świata w Rosji. Afrykanie wyszli na poradzenie po samobójczym trafieniu Thiago Ciąga. Wyszli na 2-0 po poważnym błędzie polskiego zespołu. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył dopiero po 86 minucie Grzegorz Krychowiak. Ten drugi gol dla Senegalu padł w dziwnych okolicznościach. Krychowiak wybił piłkę w stronę własnej bramki. Dopadł do niej Niang, który chwilę wcześniej rzucił na murawę. W opanowaniu piłki próbowali mu przeszkodzić obrońca Jan Bednarek i bramkarz Wojciech Szczęsny, ale napastnik minął obu Polaków i strzelił do pustej bramki. Bednarek i Szczęsny tak ocenili tę sytuację. Dziwna sytuacja, bo w ogóle tego zawodnika nie było widać. Wszyscy myśleli, że on jest na boku, a sędzia nagle go wpuścił. Ciężka sytuacja do oceny. A będąc z tyłu, bo jedyny krewutował, Marek starał się zareagować zawodnik, który dobiegł pierwszy. Także to kurwa sytuacja, tak samo druga jak pierwsza. We wcześniejszym spotkaniu naszej grupy H Kolumbia przegrała z Japonią 1-2. W trzecim wtorkowym meczu gospodarz turnieju Rosja wygrała z Egiptem 3-1. Marek Solecki. Rozpędzeni Rosjanie po 5-0 z Arabią Saudyjską wygrali razem z Egiptem 3-1. Pierwsza połowa bezbramkowa w 95 sekundzie drugiej części spotkania. Egipcjanom przydarzyło się to, co nam w meczu z Senegalem. Niecelny strzał z dystansu z Ognina, odbity przez obrońcę Egiptu. I piłka trafia przy słupku do bramki. 1-0 dla Rosjan. Kwadrans później przypadku już nie było. Rozklepana wzorowo obrona Egiptu. Dziuba na prawo. Fernandez wycofał z linii końcowej w środek pola karnego, a Czeryszew strzelił przy słupku i było 2-0. Po kolejnych 3 minutach kolejna eksplozja radości na stadionie w Sankt Petersburgu. W 62 minucie gry Dziuba przyjął piłkę na pierś i wykorzystał błąd obrońcy Egiptu, który próbował wybić mu tę piłkę spod nóg i strzelił przy słupku. Rosjanie z tego kąta do końca meczu jednak nie zachowali. W 73 minucie gry po faulu na Nosa Lachu karnego gwiazda Liverpoolu zamieniła na bramkę, ale był to tylko gol na otarcie łez, bo Egipcjanie mogą już powoli pakować walizki. Relacje mogą Marek Solecki. Rosjanie z Rosji 6 punktów prowadzą w grupie dziewczynki niemal pewne miejsca w 1/8 finału. Stany Zjednoczone wycofały się od Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Decyzję w tej sprawie ogłosili w Waszyngtonie sekretarz stanu Mike Pompeo i amerykańska ambasador w Polsce Nikki Haley. Według agencji Associated Press główne powody, dla których Trump podjął taką decyzję, to przekonanie o drogim naświadczeniu Rady do Izraela oraz faktu, że Waszyngtonowi nie udało się zreformować tej agendy ONZ zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Jak komentuje Associated Press, oczekiwana decyzja administracji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu USA z Rady wpisuje się w jego szerszą politykę rezygnowania z jego stroną odpowiedzialnym i członkostwa w organizacjach międzynarodowych w ramach koncepcji Ameryka przede wszystkim. I wracamy do kraju. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolniczej poseł PiS-u z regionu Kujawsko-Pomorskiego Jan Krzysztof Bandanowski na nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Tam zainteresowany potwierdził informację w rozmowie z Polskim Radiem. Na stanowisku ma zastąpić Krzysztofa Jurgiela, który podał się do komisji. Jan Krzysztof Ardanowski to były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. Wcześniej pełnił również funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa. Teraz potwierdził, iż ma zarządzać ministerstwem. Dostałem propozycję, jest to dla mnie absolutny zaszczyt i zobowiązanie. To jest propozycja pana premiera Morawieckiego, by odpowiadać na sprawy wsi rolnictwa w jego rządzie. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ardanowski zapowiedział, że jego głównym celem będzie poprawa dochodowości produkcji dla polskich rolników. Jeśli chodzi o najbliższe zadania, zamierza opracować program zapobiegania skutkom suszy. Będę się zajmował już jutro na Radzie Ministrów, jak mi zakomunikowano. Wstępna analiza suszy na etapie, co jesteśmy w stanie ustawić i przygotowanie pakietu propozycji dla rolników. Michał Fedusia, Polskie Radio. Na dziś Jan Krzysztof Ardanowski został powołany na stanowisko ministra rolnictwa przez prezydenta. I na koniec prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr jest słaby, bo się na noc umiarkowane i porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy.
Ktorí potrafia
wchodzić w akcję i znaleźć miejsce na boisko. Niestety tak się nie udało, ale patrzymy do przodu. Skoro był trener reprezentacji Jerzego, to wcześniej wskazał panie Tom, że Polacy bardzo mają szansę na wyjście z grupy eliminacyjnej. To się wszystko dobrze zawsze zależy, że kiedy się przegrywa pierwszy mecz, to zdaje sobie sprawę, jak ona jest atmosfera. Ale niemniej jednak szybko trzeba wyciągnąć wnioski, bo my mamy naprawdę niezły zespół. Jeżeli chodzi o te dwa mecze, Kolumbii z Japonią i nasz mecz, to trzeba powiedzieć, że mają cztery równorzędne zespoły. Tutaj wszystko z każdej strony mogą wygrać. Dlatego wszystko jest jeszcze otwarte i ten wynik dzisiejszy jeszcze nie jest nic nieprzeciwny. A na tyle panów na trybunach moskiewskiego stadionu tuż po spotkaniu z Prawdą Maciej Jastrzębski. Polscy kibice oglądający mecz z trybun stadionu Spartaka rzadko śpiewali Polacy, nic się nie stało. Najczęściej komentując porażkę biało-czerwonych powtarzali, że są rozczarowani ich występem. Oczywiście, że jest stało, bardzo słabo grali. Nie wiem, co im się stało, nie wiem, zestresowani. Może dlatego, że 12 lat nie graliśmy na mistrzostwach, nie ma pojęcia. Ale kibice samowolnie na trybunach byli zawiedzeni. Grą naszych piłkarzy, naszej reprezentacji. Jesteśmy lekko zdegustowani. To atmosfera jest super. Polaków jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast Senegal nie zagrał dobrego meczu, a my zrobiliśmy coś lepszego. Kilkanaście tysięcy zdartych gardeł, ale gra tragedia. Chyba byliśmy zestresowani, to bardzo mocno. Oczywiście trzymamy za naszą drużynę kciuki, jesteśmy z nimi do końca i będziemy kibicować do końca. Z kolei sympatycy futbolu z Senegalu wykrzykiwali, jesteśmy szczęśliwi. We happy, happy, of course, because Senegal win. Jesteśmy szczęśliwi, oczywiście, że jesteśmy szczęśliwi, bo zwycięstwo nie było dla nas takie oczywiste. Nasza drużyna od początku spotkania czekała na odpowiedni moment, żeby przycisnąć i zaatakować. I taką szansę dostaliśmy w pierwszej połowie, gdy prowadziliśmy niespodziewanie 1-0. W drugiej połowie, gdy padła druga bramka, było nam już znacznie łatwiej i cieszymy się, że Senegal wygrał. Na stadionie sportowym w Moskwie biało-czerwonych dopingowało do gry kilkanaście tysięcy kibiców z Polski. Mimo rozczarowania zapowiadają, że są z reprezentantami na dobre i na złe i będą równie gorąco dopingować kadry Adama Nawalki w kolejnych meczach mundialu. Są już pierwsze komentarze zagraniczne Pałacu Polski z Senegalem. W Paryżu zabrał się Marek Grzesin. Na tych panów zaznacza się, że wprawdzie dla Senegalu gole padły po bramce samobójczej, który Szczęsny w żaden sposób nie mógł obronić oraz po fatalnej zagrywce Krychowiaka, a potem Szczęsnego, co wykorzystał były napastnik AC Milanu, obecny Torino Niang. Wprawdzie pomocnik PSG zrehabilitował się za to strzelając gola, ale na wyrównanie było już za późno. W komentarzach na żywo i po meczu przewijają się dwa wątki. Znakomitej gry Senegalczyków, którzy bronili, a potem atakowali 6-7 piłkarzami, wygrywając niemal wszystkie pojedynki główkowe i sam na sam, szybciej startując do piłki i lepiej ją rozgrywając. I drugi wątek, że Polacy nie mieli pomysłu, jak sforsować zieloną ścianę Lwów. Wielkiego rozczarowania nie kryli komentatorzy wobec postawy Lewandowskiego, któremu wcześniej poświęcili bardzo dużo miejsca. Ich zdaniem polski napastnik dołączył do grona takich piłkarzy jak Neymar, Messi czy Griezmann, którzy są gwiazdami w swoich drużynach, ale w pierwszych meczach nie błyszczeli. Jedynie Ronaldo stanął na wysokości swoich sławy. Przy czym postawy Lewandowskiego Francuzi upatrują prawo współpracy drugiej linii z napastnikami. Otoczony trzema obrońcami Polak nie miał dużego pola manewru. Słabo zagrała obrona. Teraz biało-czerwoni stoją pod murem. Twierdzą komentatorzy francuscy. W niedzielę muszą wygrać z Kolumbią, ale Cafetero są w identycznej sytuacji. Paryż, 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 Polskie Radio. A we wcześniejszym meczu WBH Kolumbia przegrała z Japonią 1-2 w następnym kolejce. W niedzielę Polska zagra z Kolumbią, a Japonia z Senegalem. Na trzecim dzisiejszym meczu Rosja pokonała Egipt 3-1. Rosjanie zdobyli 6 punktów, prowadząc w grupie A i są już na trasie miejsca w 1/8 finału. Jutro odbędzie się drugie spotkanie grupy A o godzinie 17 w Rostowie, a w Urugwaju zmierzy się do radosnym wyjściu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i poseł PiS z regionu kujawsko-pomorskiego Jan Krzysztof Antonowski ma być nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Bardzo zainteresowany potwierdził te informacje w rozmowie z Polskim Radiem. Na stanowisku mogą być ma Krzysztofa Jurgiela, który wczoraj podał się do listu. Jan Krzysztof Ardanowski to był zaraz prezydenta Jana Kaczyńskiego do spraw wsi i rolnictwa. Wcześniej pełnił również funkcję podsekretarza stanu w resorcie rolnictwa. Teraz potwierdził, iż ma zarządzać ministerstwa. Dostałem propozycję, gdzie jest to dla mnie absolutny zaszczyt i zobowiązanie. To jest propozycja pana premiera Morawieckiego, by odpowiadać na sprawy wsi rolnictwa w jego rządzie. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ardanowski zapowiedział, że jego głównym celem będzie poprawa dochodowości produkcji dla polskich rolników. Jeśli chodzi o najbliższe zadania, zamierza opracować program zapobiegania skutkom suszy. Będę się zajmował już jutro, na razie mi
Andrzej Duda powołał do kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Przewodniczącym kapituły został po raz kolejny profesor Krzysztof Opolski. Uroczyste wrażenie nagrody nastąpi tak jak w przypadku poprzednich edycji jesienią każdego w roku 560 w Rzeszowie. Prezydent Andrzej Duda mówił, że jego ambicją jest to, by Polska stała się jednym z najpoważniejszych graczy europejskich, także pod względem gospodarczym. Przypomnę, że wśród kategorii jest z jednej strony odpowiedzialny biznes, czyli jak mówił, biznes, który patrzy na drugiego człowieka, który prowadzi działalność charytatywną, ale także kategoria lider ekspansji międzynarodowej. To jest to, na co dzisiaj mocno kładziemy nacisk. Kto w Polsce czuje się już na siłach, że uważa, że jest w stanie pchnąć swoją markę i swoje przedsięwzięcie gospodarcze, żeby rozwinąć je poza granicami kraju, niech to czyni. Niech to czyni przy wsparciu polskich władz. Prezydent wyraził nadzieję, że nagroda to jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w skali każdego roku. Podkreślił, że tegoroczna edycja ma charakter wyjątkowy. Odbywa się bowiem stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecie początku tego wielkiego procesu, jakim była odbudowa Polski i II Rzeczypospolitej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Niemiec Angelą Merkel przy okazji petersburskiego dialogu klimatycznego w Berlinie. Głównymi tematami była kwestia polityki migracyjnej oraz sprawa gazociągu Nord Stream 2. Premier przypomniał na konferencji prasowej, że wobec tego projektu polski rząd zgłasza poważne zastrzeżenia. Wspomniałem również pani kanclerz, jak istotny jest temat Nord Stream 2. Stale staramy się przypominać o tym, że tutaj jest to niebezpieczeństwo dla Ukrainy, w związku z tym dla całej Europy. Podkreślamy, że tak naprawdę jest to dalsza monopolizacja dostaw gazu, a nie dywersyfikacja dostaw gazu. Premier Morawiecki przedstawił również Angeli Merkel założenia polskiej polityki migracyjnej. Pani kanclerz z uznaniem wyraziła się o tym, że my przecież przyjmujemy sporo również uchodźców, trzeba tak powiedzieć, z Azji Centralnej, którzy tutaj do nas przybywają, ale również za naszej wschodniej granicy przecież pewna część osób, które przyjeżdżają do Polski, nie przyjeżdżają wyłącznie dla pracy, ale też dlatego, że straciły dom nad głową gdzieś na wschodzie Ukrainy. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska chciałaby doprowadzić do zmniejszenia napięcia między Europą i Stanami Zjednoczonymi. Szef polskiego rządu uważa, że Polska i Niemcy mogą wspólnie odegrać wyjątkową rolę w tym obszarze geopolityki. Zarówno Polska, w szczególności Polska, która chciałaby być koordynatorem, takim pośrednikiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, chcielibyśmy doprowadzić do tego, żeby napięcia zmniejszyły się między Ameryką a Europą, bo te więzy transatlantyckie, tutaj również zgodziliśmy się z panią kanclerz, są absolutnie fundamentalne dla zachowania pokoju na świecie. Podczas rozmowy premiera Morawieckiego z kanclerz Merkel poruszono także kwestię tak zwanego okrągłego stołu, który zajmuje się sytuacją Polaków mieszkających w Niemczech. Polacy nie mają tam statusu mniejszości narodowej, w przeciwieństwie do Niemców mieszkających w Polsce. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Bułgaria, kierująca czasami mówi, proponuje sposób wysłuchania Polski na europejskiej narodzie ministerialnej. Rządu w Warszawie nie godzi się na tę propozycję, gdy drugie zamanie jutro na spotkaniu ambasadorów państw członkowskich wysłuchanie Polski w ramach procedury składanej w artykule 7 unijnego traktatu odbędzie się za tydzień w Luksemburgu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Włada Słowacka poznała treści dokumentu, który rząd w Warszawie przesłał do unijnej rady. Sporna jest rola, którą Komisja Europejska miałaby odegrać w tym wysłuchaniu. Według Bułgarii.